No hej, witam cię bardzo serdecznie. Chyba się nie rozmawialiśmy, nie? Właśnie tak staram się wybierać takie osoby, których jeszcze nie kojarzę, z którymi jeszcze nie rozmawiałem, żeby się nie powtarzało. Pisaliśmy na czacie. Znaczy na wiadomości ci pisałam. Ogólnie jeszcze na YouTubie rozmawiałam z poprzednim. Mhm. I chciałabym cię zapytać, sam mieszkasz w domu? Wiesz co, no nie wiem, czy mogę na takie pytanie odpowiadać, bo nie wiem, jakie mogą być intencje różnych ludzi. Aczkolwiek tak. Innego, bardzo mnie to cieszy z tego względu, że po prostu gdybym miał nagrywać w otoczeniu, nie wiem, rodziców czy kogoś innego, to z pewnością musiałbym mówić ciszej, ewentualnie miałbym gdzieś tam jakieś odgłosy. Ktoś by tam, powiedzmy, się odzywał gdzieś tam z daleka. I fajnie, że mogę tego uniknąć. I że mogę nagrywać w dowolnych godzinach. Tutaj mam pytanie, bo patrzę tutaj na YouTube'a i z boku masz takie akwarium. I ogólnie jak widziałam u YouTuberów, one są podświetlane i odkąd obserwuję, to tam nic nie pływa. I tak myślę, czy to jest puste, czy... Wiesz co, przez jakiś czas było puste, nie ukrywam. Jak wyjeżdżałem we wrześniu na urlop w Bieszczady, to wówczas musiałem je opróżnić. Wrzuciłem natomiast gdzieś w okolicach chyba stycznia dopiero. Nie, przepraszam, grudzień, chyba gdzieś w okolicach grudnia. Zamiast karpia kupić, to kupimy sobie rybki do akwarium. Super. Także były trzy rybki, jedna duża i dwie takie malutkie. Nie pamiętam nawet, jakie to są gatunki. Z czego niestety duża padła już gdzieś po kilku dniach. Zostały mi tylko dwie. One są bardzo małe, także... Ich po prostu nie widać. Właśnie tutaj zauważyłem, że jakaś mała pomarańczowa pływała. No one się bardzo krępują. Naprawdę. Mhm. Jak ja wchodzę do pokoju, to one się zawsze chowają, także... Chciał mieć rybki w sumie. Znaczy bardzo fajna sprawa. Jeżeli chodzi o rybki, to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ, wiesz, nie musisz o nie tak bardzo dbać. Jeżeli to jest odpowiedni jeszcze gatunek tych ryb, no to one są w miarę wytrzymałe. Także jak tam... Także jakby zapomniał na przykład nakarmić, czy tam powiedzmy jakieś włączyć oświetlenie, no to tam nie ma problemu. A jeszcze chciałam cię spytać, ile ci mniej więcej zajmuje wyrenderowanie filmu, powiedzmy 30-minutowego? Z tym bywa różnie. Bo teraz tak, jeżeli chodzi o filmy 30-minutowe, czyli po prostu takie zwykłe, tradycyjne odcinki, jeżeli powiedzmy ten odcinek jest z jakiejś gry powolnej, typu SimCity, typu powiedzmy Cities XXL, coś takiego powolnego, to zazwyczaj gdzieś w okolicach godziny i mam gotowe. Z kolei miałem sytuację, że nagrywałem jakieś strzelanki, nie wiem, typu Battlefield, nawet może inaczej, Diablo, gdzie jest naprawdę dużo, dużo się dzieje na ekranie, to już renderowanie trwa gdzieś 4-5 godzin. Jezus. Niestety. A później to jeszcze muszę jeszcze raz obrobić, przekonwertować, żeby to zajmowało zamiast 5-6 GB film, żeby zajmował gdzieś w okolicach gigabajta. I jeszcze tutaj mam, chyba już ostatnie, ale jeszcze nie wiem, czekasz na Lukiusa 2? Jeszcze raz, jaki tytuł? Czekasz na Lukiusa 2. Lucius 2. Wiesz co, to jest, jesteś jakimś starszym widzem moim? Czy słyszałeś, co ostatnio mówiłem? Ostatnio nie, ale oglądałem prawie wszystkie twoje serie, a poza tym czytam wszystkie komentarze. Aha, no to tak, no to już wiem, skąd to wiesz. Więc tak, jeżeli chodzi o Luciusa, faktycznie zaczynam od Luciusa. Od tej gry. I nie wiem, muszę się zastanowić, czy będę to nagrywał. Podejrzewam, że fajnie by było. Sentymentu przede wszystkim, że od tego zaczynałem, więc kontynuuję. Ale nie wiem, zobaczymy. Jeżeli będziecie chcieli, jak najbardziej. Ja pamiętam tylko jeden problem. Tam było dużo zagadek, dużo rzeczy, które trzeba było się domyślić, trzeba było tak naprawdę zrozumieć, pojąć, żeby wykonać jakieś zadanie. Ewentualnie trzeba było mieć odpalony przewodnik, poradnik jakiś, bo inaczej się nie dało przejść dalej tej gry. Nie wiem jak będzie z Luciusem 2. Czy będzie to już ułatwione troszeczkę, czy nie? Z tego co słyszałem, to na pewno będzie poprawiona grafika i akcja rozpoczyna się w jakimś szpitalu. Jak zwykle, no, w horrorach. Tak. Będzie około 100 morderstw. Już nie będzie tam chyba 18 było. Tak, to. Będzie takie 100. Tak, to też słyszałem, ale zastanawiam się tylko jedno właśnie, czy w dalszym ciągu będą takie trudne zagadki.
Bo jeżeli dalej będą takie trudne zagadki, to mnie to niestety tak troszeczkę przytłacza. No nie ukrywam, ale no zobaczymy, zobaczymy. Mi tam jakiś luksus nie sprawił większego problemu. No niestety w moim przypadku tak. No ja jestem, pomimo tego, że jestem troszeczkę, nie jestem może najmłodszy, więc miałem doświadczenie ze starszymi grami, które były rzeczywiście trudniejsze. Teraz idzie w kierunku im łatwiej, tym lepiej. I raczej tak na przykład Max Payne, tak? Gra Max Payne 3 jest w porównaniu do poprzednich części no, znacznie łatwiejszy. Tym bardziej, że przez większość czasu oglądamy filmiki, przerywniki. Także nie, to mnie denerwuje w Maxie Payne na przykład, że cały czas mamy filmiki, przerywniki. Nie możemy tak naprawdę brać udziału w samej grze. Także Grałam Lucius. tylko w Max. No mów. Także jeżeli chodzi o Luciusa, to jest zupełnie coś odmiennego. Podejrzewam, że tam będzie znowu siatka zagadek i znowu na któryś polegnę. Co ja mam powiedzieć? A, ja grałam w Max Payne na dwójkę i uległem, znaczy w sumie nie uległem. Skończyłem grę na misji, gdzie wszędzie był ogień i nie dało się nigdzie przejść i stwierdziłem, że już się nie będę męczyć. Męczyłem się chyba tam, miałem dosłownie 12 godzin. No to w jedynce się męczyłem w labiryncie, wiesz? W śnie. Grałam w jedynkę. W jedynce, nie wszyscy wie, może nie wiesz, ale no, był taki labirynt i okazało się, że nie wiedziałem, którędy iść, tam można było łatwo zabłądzić, a wystarczyło iść cały czas w lewo. No. A tutaj mam kolejne pytanie. Jak się poznajesz z Madzią? A, wiesz, już setki razy dostawałem to pytanie, ale czemu by nie? Jeżeli chodzi o Madzie, miałem wtedy chyba, nie wiem, 600 czy 700 widzów tak naprawdę. Wtedy jeszcze nawet nie wiem, czy nie były subskrypcje. Nie, przepraszam, wtedy byli widzowie, a teraz są subskrypcje, na odwrót. To wtedy miałem taką mniej więcej ilość i zgłosiłem się do Madzi z zapytaniem, czy nie chciałaby nagrać jakiejś serii. No i zdziwiłem się, bo odpowiedziała, że tak. Po prostu. Aha. No ja cię tam miałam, jaką miałaś chyba 60 subskrypcji, jakoś tak. Więc To no. same początki praktycznie. Tylko, że jak sprawdzam ilość widzów, to u każdego tak mam, że po prostu muszę najpierw odsubskrybować, a później, bo mi się to nie wyświetla. I po prostu to się chyba resetuje. Jak widzę tutaj u mnie, że to się resetuje. Znaczy ogólnie, jeżeli chodzi o liczniki na YouTube, to jest rzeczywiście problematyczne. Zarówno jeżeli chodzi o ilość subskrypcji, zarówno jeżeli chodzi o ilość wyświetleń. Ja tak naprawdę patrzę na ten licznik czasami i widzę, że jest tam jakaś liczba. Za chwilę odświeżę, patrzę, że jest znacznie mniejsza liczba. A po 5 minutach jest niesamowicie większa liczba. No i wiesz, nie mam żadnego pojęcia, co się dzieje po prostu. Strasznie, strasznie to skacze. Także nie wiem, czy ja tracę widzów, czy ja zyskuję widzów. Nie mam żadnego pojęcia po prostu. No, tutaj mamy, to jest już przedostatnie pytanie. Są youtuberowie, które nagrywają dla kasy. Są youtuberowie, To które prawda. nagry na tutaj mam już parę tytułów, ale nie będę wymieniać. Są youtuberowie, którzy nagrywają, tam nagrywają, ale widzów ignorują. I są youtuberowie, którzy nagrywają, na przykład tutaj Madzia, czytają komentarze, cały czas się komunikują, odpowiadają na każdą wiadomość. Nagrywały to dla przyjemności i tą kasę to tak, no, niektórzy zarabiają, niektórzy nie, bo to jest obojętne. I do której ty byś się najbardziej podpisał? Ja się w takim razie przypisuję do Madzi. Z tego względu, że na chwilę obecną odpowiadam na każdy komentarz. Chociaż tak naprawdę osobiście czasami też coś zapytam. Tak naprawdę nawet nie publicznie, ale prywatnie. Czasami wyślę to jakieś zapytanie do YouTubera innego. Czasami takiego, który ma więcej subskrypcji ode mnie. Czasami takiego, który ma mniej subskrypcji ode mnie. Zapytam o coś. I przyznam szczerze, bardzo rzadko dostaję odpowiedź. Bardzo rzadko dostaję odpowiedź. Raczej wszyscy są gdzieś tam zamknięci w sobie, na tych swoich kanałach i nie chcą nikogo słuchać, nie chcą z nikim rozmawiać. Zajmują się tak naprawdę tylko tym, co widzą pod sobą, nic więcej, no tak naprawdę. I to jest bardzo problematyczne, niestety. I stąd też jest problem, na przykład, żeby nagrywać jakieś wspólne serie z kimś, ponieważ ludzie są pozamykani, nie wiem dlaczego. Ja tutaj na przykład z Madzią miałem taki problem, że napisałem i dostałem jakąś dziwną odpowiedź. Nie wiem, na pewno pisałem do Madzi, ale nie wiem, czy nie wiem, ktoś inny nie pisał, bo dostałem jakoś naprawdę jakąś wulgarną wiadomość i nie sądzę, żeby ona to napisała, bo pytanie było, czy
nagrywanie dla nas sprawia ci przyjemność. Dostałem taki po prostu ten, że Aha, nie więcej za... napisałam i dostałem bana, czy zablokowałam. Zablokowały mnie, bo nie sądzę, żeby to była Madzia. No jesteś, nie wiem, ja nie podejrzewam o to, że coś takiego mogłaby zrobić. Absolutnie. Jeżeli chodzi o Madzię, to jest naprawdę spokojna osoba i naprawdę dba o swoich widzów. Więc nie musiałeś pomylić numer, po prostu musiałeś pomylić maila, nie wiem, czy pisałeś na YouTubie, czy pisałeś Na YouTubie. na YouTubie. To nie mam żadnego pojęcia, naprawdę. I to było dosłownie miesiąc temu. Nie, niemożliwe. No chyba, że cię źle zrozumiała, ale ja, jeżeli ktoś coś pisze do mnie wulgarnego, zdarzały mi się takie rzeczy bardzo rzadko, nie wiem, 2, 3 razy może w życiu miałem taką sytuację, że ktoś naprawdę równo pojechał mnie i mój kanał. Sprawdziłem, o co chodzi i tak naprawdę przyznałem mu rację. Efekt jest taki, że uzyskałem kolejne subskrypcje. To jest najzabawniejsze, tak? No bo ja nie lubię się kłócić, nie lubię się kłócić, więc jeżeli ktoś ma takie zdanie na czyjś temat, czy tam powiedzmy na jakąś rzecz, ma do tego prawo, jak najbardziej. I to jest już prawie ostatnie. W sumie już dawno było prawie ostatnie, to jest już chyba ostatnie. Chciałam cię zapytać, jak się nazywasz na scenie, ponieważ raczej nie pokazywałeś wszystkich swoich gier na kanale, nie nagrywałeś ze wszystkich gier serii, a chcę Nie. zobaczyć po prostu, czy masz jakieś takie ciekawe. Czy mam jakieś ciekawe, tak? Już zaraz zobaczmy. Teraz nie pamiętam. Chyba Paweł. Paweł. Musiałbyś sprawdzić w ten sposób. Paweł, ewentualnie Paweł YT. Ale podejrzewam, że Paweł tam jest wrzucony po prostu. Dawno tam się nie logowałem. Ja, jeżeli chodzi o Steama, raczej go unikam. Bo też nie mam tam specjalnie gier, w które mógłbym zagrać. Teraz się pojawił Creativerse. I oczywiście Cities XXL. Ale nic poza tym. No tutaj wyświetliło mi się 31 tysięcy profilów, więc będę mieć co szukać. Ej, powiedz mi jeszcze, jakie masz mniej więcej zdjęcie. Wiesz co, coś związanego z SimCity? Jakieś budynki. I tutaj ogólnie gadałeś wcześniej z osobą, która nie mogła się zadzwonić na infolinię EA. Tak. I ja ostatnio w ogóle dzwoniłem i dowiedziałem się, że mają nowych konsultantów. Dosłownie dzwoniłem 2 miesiące temu. I trafił mi się tak niemiły konsultant, że po rozmowie, gdzie nie powiedział mi nic, jeszcze mnie obraził, powiedział: dziękuję bardzo. Już myślałem, że go zabiję. Aha, wiesz co, możliwe. Powiem szczerze, że jak ja dzwoniłem tak naprawdę na dniach, bo to jeszcze w tym tygodniu dzwoniłem. A nie, przepraszam, w piątek to było. W piątek, w tamtym tygodniu, w piątek dzwoniłem. To faktycznie nie był specjalnie miły. I mam pewne wątpliwości, że rzeczywiście to mogła być jakaś początkująca nowa osoba. Bo zapytałam się go, czy Sims 4 będzie działał na Windows 10, który już posiadam, bo leży tutaj koło mnie ładnie na pudełku. Pudełku w sensie. I właśnie nie wiem, czy to będzie działało, więc jeszcze nie instalowałam. No można zadzwonić, można zapytać, no ale tak jak mówię, no niestety obawiam się, że nie wiem, czy coś się zmieniło od tamtego czasu. Popełniłem też błąd, bo zadzwoniłem na infolinię, a mogę się po prostu zapytać brata, który tam pracuje, i on by mi mógł powiedzieć. No widzisz. Więc no cóż. Dobra, okej, nie przedłużajmy już, bo tutaj mamy już 13, prawie 14 minut, a jeszcze inni chcą zadzwonić, także okej, sorry. Dzięki w takim razie za telefon. Trzymaj się, na razie. Cześć. Dobra, kolejna osoba. A dobrze. No hej, cześć, witam się serdecznie. Halo, halo. No, co tam u ciebie? No wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Bartek się do mnie dodzwonił, tak? Tak. Masz jakieś pytania? Nie. Aha, tak tylko zadzwoniłeś. Dobra. Rozumiem, że nie masz własnego kanału, nie chcesz się zareklamować, bo chyba, że chcesz kogoś pozdrowić, nie wiem. Dobra, w takim razie dzięki za telefon. Trzymaj się, na razie, hej. Okej, kolejna osoba. No hej, witam cię serdecznie. Słyszysz mnie?
Cisza. Ktoś się nie spodziewał chyba. Słychać mnie? O, słychać się, słychać. Nie spodziewałeś się chyba, że odbiorę, co? Ja. To mów, co tam za pytania masz? Dlaczego nie nagrywasz The Forest? The Forest, czemu nie nagrywam? Już tłumaczę. Przede wszystkim to jest gra, która też ma wczesny dostęp, więc... Miałem w planach coś takiego zrobić. Miałem zamiar ponagrywać troszeczkę The Forest. Ale raz, że mam po prostu zablokowane wszystko, jeżeli chodzi o serię. Tych serii jest po prostu za dużo. To jest raz. No a dwa, no tak mówię, to jest wczesny dostęp, także... Gdybym może miał z kim nagrywać, to bym się pokusił, ale na chwilę obecną odkładam to, mam to zapisane. Tak, jeżeli będzie premiera, jeżeli gra wyjdzie już oficjalnie, będzie dopracowana, podejrzewam, że spróbuję swoich sił. Jakieś pytanie jeszcze? Nie, to tylko to. Tylko to, okej, okay, dobra. W takim razie dzięki za telefon. Proszę. No hej, trzymaj się. Kolejna osoba. Halo, halo? Słyszysz mnie? Co tam? Jakieś pytanie, jakieś py... No? Wal śmiało. Aha, czy będę nagrywał Battlefielda Hardline, kampanię, tak? Już ci tłumaczę, już mówię. Mianowicie tak, jeżeli chodzi o Battlefielda, już kiedyś nawet mówiłem na jakimś, w jakimś materiale z Battlefieldem związanym, że gra mi się nie spodobała. Jeżeli teraz, w momencie, kiedy wyszła beta już po alfie, weszła beta i muszę przyznać, że jest lepiej, znacznie lepiej. Gra bardzo mi się podoba i mam zamiar rzeczywiście ją nagrywać. Podobnie jak w przypadku The Sims 4 Witaj w pracy, tak samo w przypadku Battlefielda Hardline będę próbował jakoś może tam dociec jakieś tam kopii gry. Jeżeli się nie uda, będę musiał kupić oczywiście. Także jeżeli się nie uda, no to będę po prostu kupował. I z pewnością będę chciał nagrać. Zacznę od kampanii, a zaraz po zakończonej kampanii zaczniemy zabawę w sieci. A czy z widzami? To też jeszcze pójdę od razu do przodu, bo z pewnością pojawi się pytanie, czy będę nagrywał z widzami serię. Tutaj akurat raczej nie. Tutaj akurat raczej nie, chyba że wymienię komputer, ponieważ w przypadku, jeżeli będę nagrywał serię z widzami, chciałbym zrobić to też na żywo. Nie wiem, czy wam to będzie odpowiadało. Jeżeli nie, no to będziemy nagrywali z kolei w sposób tradycyjny. Zobaczymy. Zobaczymy, bo to jest też na razie wszystko taka w fazie na razie planowania, później w fazie testów, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. A rozumiem, że będziesz nagrywał, znaczy inaczej, że będziesz pogrywał w Battlefield Hardline, tak? Ja też bardzo lubię Battlefield, ale na początku byłem sceptycznie nastawiony do tej serii. Do serii właściwie Hardline, bo to jest ta seria poboczna taka, która nie do końca jest związana z wojną, ale z drugiej strony, nie wiem czy słyszałeś, była informacja, że mają wprowadzać różnego rodzaju właśnie samoloty, pojazdy, czołgi, tak? A no coś takiego ma być podobno. Jest taka informacja, może nie wiem czy to była dokładnie oficjalna informacja, ale ma coś takiego się prawdopodobnie też pojawić. Prawdopodobnie jakiś dodatek będzie właśnie. Bo raczej jeżeli chodzi o darmowe aktualizacje, na to raczej nie będziemy mogli liczyć. Chociaż w przypadku Simsów 4 jest troszeczkę lepiej. Już teraz troszeczkę lepiej. W piątek czy będzie live z Battlefielda? Wiesz co? Nie mogę ci tego obiecać. Na chwilę obecną mamy środę. Środa, czwartek. Nie jestem w stanie nic powiedzieć teraz, wiesz? Ja muszę najpierw opublikować te materiały, które nagraliśmy wczoraj z Battlefielda, a później możemy nagrywać następne, może w ten sposób. Bo tak to później zawalę się materiałami z live'ów i przez najbliższy miesiąc będę później publikował je, także wolę coś robić, wszystko na świeżo. Ale nie ukrywamy, bardzo, bardzo bym chciał, ponieważ jeżeli chodzi o Battlefielda, o wczorajszy live, no był bardzo dynamiczny, bo działo się. A rozumiem, w piątek masz czas. Dobra, okej, okay. Przemyślę to w takim razie. Dobra, dzięki za telefon, trzymaj się. Ponownie Wojciech dzwoni.
No hej, witam cię ponownie. Halo, halo, cześć. Mam pytanie. Mhm. Chwilę próbuję się dodzwonić. W jakich godzinach pracujesz? O, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ no, różnie, różnie. Zazwyczaj jest to w godzinach od 5 rano do godziny 13. Ale zdarza się też, że pracuję od 13 do 21. Czyli tak naprawdę, jeżeli jestem od 5 do 13, to jestem niedostępny w godzinach od godziny 3, właściwie 4 nad ranem, do godziny mniej więcej 15. Z kolei w drugą stronę, jeżeli pracuję od 13 do 21, to znowu jestem niedostępny już w godzinach gdzieś w okolicach godziny 10-11 do godziny 23. Także nieciekawie to wygląda. Stąd też musimy wybaczyć, kiedy powiedzmy te materiały kuleją, ewentualnie kiedy nie ma live'ów i tak dalej. No, czyli czas na filmiki zostaje ci albo rano, albo w nocy. Tak, dokładnie. Dlatego jak pracuję, to później widzicie, jakie mam podbite oczy i jaki blady jestem. Aha. A teraz jeszcze jedno pytanie. Czy pamiętasz, ile masz aktualnych serii na kanale, z których wrzucasz filmy, no... Serii aktualnych? Dzisiaj sprawdzam to dokładnie, ustalam co, kiedy, gdzie. Dokładnie mam 7 serii. Dokładnie mam 7 serii, po jedną na każdy dzień. Aczkolwiek, powiem szczerze, takie są dwie serie, które gdzieś tam powiedzmy... będę chyba starał się odrzucić, nie wiem, zobaczymy. I jeszcze jedno pytanie. Ostatnio na live'ie mówiłeś, że czasami pogrywasz poza nagrywaniem w Battlefielda 3 na przykład. W czwórkę. Aha, w czwórkę. W czwórkę. W najnowszego. Bo tam mi słabiej idzie. Muszę potrenować. Troszkę jest różnica i w momencie, kiedy przychodzę do Battlefielda 3, mam troszkę inne ustawienia i wciskam kontrol i już kucam, to w czwórce muszę przytrzymać. Jak przycisnę raz, to ginę po prostu. Aha. No. No, to pewnie tyle. To tyle, tak? Okej. Okay. Tak. Dobra. To cześć. To dzięki za telefon, trzymaj się, na razie. Słuchajcie, jest godzina 20:20. Zaczęliśmy godzinie 18:00. Minęły 2 godziny, prawie 30 minut. A ja nieustannie pluję się do tego mikrofonu, więc... Myślę, że skończymy już, co? Już widzę, że teraz troszkę coraz mniej tych telefonów jest. Było urwanie w pewnym momencie. O, jakaś nowa osoba dzwoni. Dobra, odbierzemy jeszcze. Halo, halo? Słyszysz? No, słyszysz mnie? Hej. Tak, słyszę. Ja się chciałam zapytać. Tak? Jaki masz model komputera? Model komputera? Coś wiesz co, nie no, jeżeli chodzi o komputer, to jak troszeczkę jest bardziej skomplikowana sprawa. No to nie można powiedzieć, że model. Jeżeli chodzi o w ogóle sprzęt, który używam, to najprościej po prostu jakbyś zajrzała na www.gracz.net.pl / sprzęt, ale bez E, czyli sprzęt. Tam znajdziesz informacje na temat wszystkich urządzeń, jakie posiadam, wszystkich urządzeń, jakie używam do nagrywania. Czyli tak naprawdę mój mikrofon, laptop, komputer, softbox, kamera. Wszystko tam jest wyszczególnione wraz ze specyfikacją techniczną. Aha. No i to tylko to chciałam się zapytać. Aha, dobra, okej. Okay. To dzięki za telefon. Pozdrawiam. Okej, dobra. To pa. No pa. Dobra, teraz już kończymy. Już żadna nowa osoba nie dzwoni. Wcześniej ze wszystkim rozmawiałem, więc nie będziemy tego przedłużać. Ja muszę w końcu się napić czegoś na spokojnie, nawilżyć usta, za przeproszeniem. I jutro widzimy się ponownie o godzinie 18:00. Tym razem jednak myślę, że już coś zagramy. Jeżeli chodzi o materiał, który dzisiaj był, to co się dzisiaj działo, wszystko zobaczycie tak naprawdę na YouTubie. Pokrojone w odcinki 30-minutowe, ewentualnie 15, chociaż to nie ma sensu, bo zobaczmy sobie... Trwa już live 20, no prawie 30, czyli prawie 2 godziny 30 minut mamy live'a, czyli Q&A. Stąd też chyba zrobię po pół godziny, czyli będą gdzieś albo po godzinę, nie mam żadnego pojęcia. Ewentualnie wyjmę najciekawsze rozmowy, może w ten sposób. Będę po prostu wykrajał najciekawsze rozmowy, no chyba, że chcecie, żebym rzucił całość, tego nie wiem.
Mogę wrzucić całość, ale po pół godziny to naprawdę będą 4-5 odcinków. Trudna sytuacja teraz. Troszkę przedobrzyliśmy, za długiego live'a zrobiłem. Ale nie miałem się oprzeć. Tyle ciekawych pytań mieliście do mnie, więc chciałem to kiedyś powtórzyć. Muszę to przemyśleć. Albo robimy tak, że po prostu potnę to na części i wrzucę wszystko. Ewentualnie zrobimy inaczej, czyli po prostu wytnę najciekawsze rozmowy. Decyzja należy oczywiście do Was. Okej. To w tym momencie chyba wszystko z mojej strony. Dzięki Wam za uwagę. Ja już niestety muszę kończyć. Zapraszam już niedługo, bo jutro o godzinie 18. Jeżeli chodzi o tak naprawdę to, co będzie, to się przekonamy dopiero jutro. To się przekonam dopiero jutro, ponieważ muszę wymyśleć, czy to będzie Robocraft, czy to będzie jakaś inna gra. Na pewno nie robimy na razie Q&A. Q&A pojawi się za jakiś czas. Może zrobimy tak, może ustalmy inaczej. Q&A tego typu robimy raz w tygodniu, ewentualnie raz na 2 tygodnie. Możemy ustalić po prostu jakiś termin, ja to muszę jeszcze przemyśleć. W takim razie dzięki za uwagę, dzięki za to, że byliście, dzięki za to, że zadawaliście tak pytania ciekawe. I dzięki za to, że daliście mi tyle ciekawych pomysłów, które z pewnością będę musiał przemyśleć i z pewnością za jakiś czas zrealizuję. Trzymajcie się, pa pa!